Mir Mencsen miał poważne problemy, tak, poważne problemy miał. Widziałem tą y, próbę odpowiedzi na y, pytanie o referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, gdzie nie był w stanie udzielić y, jasnej odpowiedzi. Dlaczego tak wulgarnie wyzywasz tych, których nie lubisz? Ja nie zauważam, żebym kogokolwiek wulgarnie wyzywał. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj jako redakcja Goniec.pl, kolejny odcinek nowego programu Kart na stół państwa i moim gościem aktywista Jan Śpiewak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie. Na początek pytanie o wczorajszą debatę Petru Męcyn. Czy oglądałeś, czy widziałeś komentarze w internecie? Bo wiele osób było zaskoczonych tym, że Ryszard Petru wypadł w tej debacie. Bądź bardzo dobrze. E, tak, to jest wielkie zmarchwystanie Ryszarda Petru. E, jestem zaskoczony, że wciąż funkcjonuje w, w, w obiegu medialnym. Rozumiem, że on będzie startować chyba do Senatu, tak? Jak takie ma plany, nie wiem co, prawda, co na to Koalicja Obywatelska. E, ale widziałem fragmenty, tylko nie widziałem całości tej debaty. E, no z tych fragmentów wynikało, że no, Sławomir Męcen miał poważne problemy. tak, Poważne problemy miał. Widziałem tą e, próbę odpowiedzi na e, pytanie o referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, gdzie nie był w stanie udzielić e, jasnej odpowiedzi. E, wił się mocno. E, no, Ryszard Petru wyszedł chyba wydaje się obronną ręką z tego, z tego starcia. No tylko dla mnie to jest coś niesamowite, że największa rozgłośnia radiowa w Polsce, który ma największy udział w rynku, zdaje się 30%. Nie ma w ogóle takich sytuacji nigdzie w Europie, żeby jedna stacja radiowa ma taki udział w rynku jak RMF, no, daje platformę jednak dwóm bardzo bliskim ideowo ludziom, tak, no, Ryszard Petru przecież jest neoliberałem od Leszka Balcerowicza, tak, no, takim radykalnym neoliberałem wolnorynkowym, on tam mówił, że chce sprywatyzować w ogóle Orlen z tego, co, co widziałem, więc nawet dla Bencena to już było za dużo, że to już jest za dużo wolnego rynku, bo jakby może bez przesady z tym sprzedażą spółek strategicznych, no, a słowami Martyniszczy jest pod wieloma względami jeszcze bardziej radykalnym neoliberałem, wolnorynkowcem. No więc ja tu patruję jako przestawanie po prostu tej debaty przez korporacje medialne w stronę właśnie skrajnego neoliberalizmu, skrajnej ideologii wolnorynkowej, czyli sprywatyzujmy wszystko, zaorajmy cały socjal, zniszmy państwo, zróbmy z Polski republikę bananową, żeby tutaj korporacje mogły tak dalej uważasz, nie płacić podatków. Wolny rynek wśród młodych ludzi ma bardzo duży posłuch. Tak, ma, tak, bo, wolny, bo te rozwiązania wolnorynkowe, indywidualistyczne, załóż firmę, Wstawaj ciężko, wstawaj rano, nie wydawaj pieniędzy na tosty z awokado i kawę latę, i będziesz dojdziesz do milionów złotych. No, to są proste odpowiedzi na bardzo skomplikowane problemy. I zazwyczaj ludzie, kiedy zderzają się z rynkiem pracy, kiedy zobaczą, że jak wygląda sytuacja, że wcale tak nie jest, że obniża się podatki przedsiębiorcom, to oni zaczynają więcej płacić swoim pracownikom, że tak to nie działa, że raczej chowają różnicę do kieszeni, że zobaczą, ile kosztuje wynajem mieszkania w Warszawie. A Warszawa jest już jednym z najdroższych miast stolic Europy europejskich, jeśli porównamy to do, do, do zarobków, no to wtedy te rozwiązania wolnorynkowe już przestają trochę działać, tak? Ale to wymaga pewnego doświadczenia życiowego, no i tego, żeby, no, oczywiście nie wszyscy tak, no jak ktoś się urodził w bogatej rodzinie, no to tego nie doświadczy, no ale, ale, ale ta większość jednak ludzi doświadcza to w pewnym momencie i to przestaje wtedy działać. I to tak było z Korwinem Mikke, tak? Po prostu on zawsze miał popularność właśnie wśród tych bardzo młodych ludzi, zresztą na spotkaniach z mecenem też przychodzą bardzo młodzi ludzie. I, i, i potem to, to ten czarp gdzieś tam teraz Konfederacja ma 12%, chyba rekordowe poparcie w historii, czy to PtM, czy w ogóle tego środowiska więc możliwe, że mogą decydować o koalicji rządowej w następnych wyborach. No tak, zawsze było tak w wyborach, że była partia protestu antysystemu, i, która zbierała głosy niezadowolonych wyborców i, i, i tak są wybory, było, więc to jakby też nie jest nic nowego. Tak? Wcześniej mieliśmy e, Ryszarda, właśnie Petru, tak, nowoczesną. Mieliśmy Kukiza przede wszystkim, tutaj myślę, że to jest największe, jednak jest gdzieś tam, kojarzy mi się to jednak z Kukizem, który też był konglomeratem bardzo różnych środowisk, tak jak Konfederacja też z jednej strony jest, e, no narodowy socjalizm, e, Pana Bosaka, a z drugiej strony No właśnie ten wolnorynkowa bananizacja państwa słowomira Mencena i to, i to jest mi się kojarzy z Kukizem, wcześniej był jeszcze Janusz Palikot, tak? Więc zawsze jest taka partia, która ma te 8-12% poparcia Która zbiera te, te, i tak samo będzie, będzie z Konfederacją Ale ja w temu tworu nie wróżę w takiej zbytniej wielkiej przyszłości, no bo ja nie specjalnie widzę tam taki mocny oś Która by spajała tych wszystkich ludzi, no bo tak jak mówię, no Taki nihilizm moralno ekonomiczny, jaki ta partia prezentuje, no moim zdaniem w dłuższej macie nie, nie jest w stanie zbudować trwałego rdzenia, który będzie utrzymywać i polityków i wyborców przy niej. Nazwisko Palikota, od razu przypomniała mi się sytuacja sprzed paru tygodni. Można powiedzieć, że jedno z najgłośniejszych starć w polskim internecie, jak teraz ta sprawa wygląda sądowo. Jak w ogóle oceniasz reakcję Janusza Palikota na no to, co się wydarzyło? No Janusz Palikot, jego spółka tonie i ja nie wiem, bo on ma tych spółek dziesiątki założonych. Ostatnio się narzekał u Tomasza Lisa, że przeze mnie nie zebrał pieniędzy na zbiórkę i tam mi groził sądem, więc rozumiem, że teraz będzie próbować obarczyć swoje niepowodzenia biznesowe mną. No, no, no. Jestem przez niego pozwany, tak, na 100 tysięcy złotych, ten proces jeszcze się nie rozpoczął, za to Janusz Palikot dostał wyrok nakazowy za nielegalne reklamy alkoholu, które kierował do nieletnich, tak, no nie, nie ma chyba bardziej, znaczy oczywiście jakieś są so, so pewnie bo bardziej okropne przestępstwa, no ale reklamowanie jednak twardych narkotyków, jakim jest etanol do 12-15 latków, bo przypomnę, że on to robił dokładnie zamieszczając reklamy swojego piwa w, 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 w klipie ekipy, tak, które oglądają naprawdę ośmiolatkowie, no to jest jednak hardcore dla mnie totalny. E, więc Janusz Palikot nie płaci swoim pracownikom teraz, zamyka sklepy, z, które sprzedawał te, te piwo zawsze świeże, czy jak to tam się tam nazywało. E, no widać, że ma potężne problemy finansowe, ma problemy z spłatą e, długów, roluje ten dług cały czas. No, na ostatnim TikToku przekonywał, że to nie jest piramida finansowa. E, no więc myślę, że jak ktoś musi w TikToku przekonywać, że nie jest piramidą finansową, to jest z nim bardzo, bardzo Źle. No, osobiście, jeśli ten biznes upadnie i Janusz Palikot e, dostanie wyrok, tak jak mówię, już ten prawomocny wyrok karny za te nielegalne reklamy e, alkoholu, no to myślę, że e, jakiś sprawiedliwości stanie Natomiast się zaraz po tym, jak e, sąd stwierdził to, co stwierdził, w następny weekend był taki kod na jego produkty, na jego konkretny produkt, 40 który brzmiał donosiciel. Tak. Uważasz, że takie rzeczy na przykład fajnie się sprzedają marketingowo wśród właśnie młodych? No najwyraźniej chyba nie, no bo tak jak mówię, no ten, 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 ten produkt się nie sprzedaje balikota, No oczywiście on mnie cały czas zniesławia, on mnie pomawia. Ja nie pozywam zasady, bo wierzę w wolność słowa. No i też to jest takie rozumienie właśnie tych elit kodziarsko-liberalnych, tak? No że jak my popełniamy przestępstwa, to to jest wszystko OK, ale jak ktoś zło, złoży zawiadomienie do prokuratury i, i, i wskaże, że ci ludzie też popełniają przestępstwo, to nagle staje się donosicielem, tak? Konfidentem, tak? Czyli to jest taki też język grypsery, więzienny, który przenika, to Tomasz jest to samo o mnie pisał, tak? który przenika te, 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 te głowy tych, tych ludzi. No oni, dla nich praworządność to jest kiedy ich klika rządzi, kiedy ich sędziowie rządzą, kiedy oni wydają wyroki, a gdy nagle się okazuje, że to prawo też czasem zaczyna działać no, tak bardziej w ich stronę, no to nagle ja się staję donosicielem, a ja po prostu chcę, żeby prawo było przestrzegane i żeby nie, młodzi ludzie no, nie, nie, nie reklamować po prostu tak jak mówię, etanolu tym młodym ludziom, bo jak wiemy, alkohol jest tak jak mówiłem, bardzo, bardzo mocnym narkotykiem, a po drugie, umysł młodego człowieka rozwija się do tam 20-22 lat i on nie jest do końca odporny na tego typu przekazy i manipulacje. To jest udowodnione naukowe, tak, że, że, że mózg po prostu tak, nie, tak dobrze nie działa. I dlatego między innymi są obostrzenia dotyczące zakazu reklamy czy sprzedaży alkoholu nieletnim, które w Polsce jest oczywiście totalnie bo widzimy, że najmłodsi ludzie, którzy umierają na alkoholową marskość wątroby, a jest to naprawdę przerażająca choroba, mają po 18 lat, czyli musieli pewnie zacząć chlać od wieku lat 12. I zresztą ten wiek inicjacji alkoholowej się w Polsce straszliwie obniżył i piją coraz młodsi ludzie. No to co oczywiście związane z kryzysem psychicznym w Polsce, z tym, że w Polsce się po prostu trudno żyje. Są media społecznościowe, które ogólnie e, są mega depresyjną e, rzeczą. E, zresztą w Austrii ma być podobno referendum w tej sprawie, żeby po prostu zakazać mediów społecznościowych ludziom poniżej 18 roku życia. I myślę, że zastanawiam się, czy to nie jest Dobry kierunek, bo naprawdę to, co robi Instagram, TikTok, YouTube, YouTube może najmniej z tych wszystkich mediów społecznościowych, ale, ale, ale myślę, że głównie Instagram i TikTok, no to to jest niesamowita sieczka z mózgu. I tak jak mówię, no są tysiące badań, które pokazują, jaka jest korelacja z depresją i, i z depresjami, no, i z problemami no, psychicznymi. Przechodząc do aktualnych tematów politycznych, czy według Ciebie Lewica nie jako partia, ale nurt polityczny e, powinna popierać relokację imigrantów z Unii Europejskiej, czy ewentualnie chociaż referendum zaproponowane przez Jarosława Kaczyńskiego, bo jest to głośna sprawa, mówi się nawet, że może w dniu wyborów będzie to referendum przeprowadzane, to wtedy najprawdopodobniej cała kampania, tak jak w 2015 roku, się oprze na tym temacie. Myślę, że ten temat tak teraz nie zażarze, tak? Prawo i Sprawiedliwość szuka dramatycznie, szuka tej polaryzacji. Która daje mobilizację i, i zwycięstwo w wyborach, i wydaje mi się, że ten temat imigrantów on po prostu nie zaże, bo e, rzeczywistość jest zupełnie inna niż 8 lat temu, tak? Od czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich e, 6-7 lat, e, Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze przy, e, i bardzo słusznie, tak, e, przyjęło do Polski no, cały. Polacy też przyjęli, no ja osobiście też miałem w mieszkaniu przez wiele miesięcy e, e, uchodźców z Ukrainy i to było ponad milion ludzi, i, i to się faktycznie niesamowicie udało, ale oprócz tego, że przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, to też e, rząd Prawa i Sprawiedliwości wydał, kilkaset tysięcy pozwoleń na pobyt migrantom z Azji, tak, no i wystarczy w takich miastach jak Warszawa, no to migranci z Pakistanu, z Indii, z Bangladeszu, z krajów byłych republik sowieckich, jakichś Uzbekistan, Tadżykistan, no to to jest absolutnie powszechne, tak, no i to Polska prowadzi faktycznie, to chyba Donald najbardziej liberalną politykę otwartych drzwi dla migracji w Europie, tak? No i z czego to jest spowodowane? No z tego, że Polacy nie mają dzieci, tak? Z tego, że Polacy emigrują cały czas na zachód. A dlaczego emigrują? No bo w Polsce warunki pracy są fatalne, bo pracodawcy płacą bardzo małe pensje, bo jest bardzo mały, bo nie ma mieszkań, bo mieszkania, tak jak mówię, są jedne z najdroższych w Europie, więc Polacy uciekają z Polski albo decydują się na to, że po prostu nie mają dzieci, tak? No więc teraz zamiast rozwiązać te problemy i pomóc Polakom, no to najłatwiej otworzyć... Co do tego przykładu miast, w którym się lepiej, gorzej żyje, porównałeś Warszawę do Wiednia w jednym ze swoich postów, tak. gdzie tam Ceny zamieszkania są podobne przy o wiele wyższej płacy. Mówimy o, o, o cenach nominalnych, tak? W sensie, że w Wiedniu zadanie oglądałem 100-metrowe mieszkanie, w bardzo blisko centrum, za, z opłatami ze wszystkim za 1400 euro, tak? Czyli to jest jakieś 6000 zł. No to w Warszawie, moim zdaniem, dzisiaj nie wynajmiesz takiego mieszkania za 6000 zł, tylko że tam zarobki są średnio dwa razy wyższe, tak? Czyli tam średnio wydajesz około 20 paru procent swojej pensji na mieszkanie, a w Polsce, w Warszawie, wydajesz około 50. Procent do mieszkania, tak? No więc, yy, i mówi, i, a to jest a, a w oferuje jeszcze super socjal, oferuje super szkoły, oferuje super edukację, oferuje super edu ochronę zdrowia, a wszystko za darmo. I jakby co to, jakby to ja się nie dziwię, że Polacy niespecjalnie chcą rodzić dzieci albo ciągle emigrują na zachód. No więc jakby najłatwiej jest otworzyć szeroko drzwi e, i, i, i wpuszczać po prostu ludzi, którzy pracują niemalże jak niewolnicy, tak? No to są. Ci ludzie pracują niesamowicie ciężko, nie ma prawa pracy, nie ma związków zawodowych. No i, no i stajemy się takim taką montownią, umacniamy tą pozycję Polską jako tego obozu pracy europejskiego, tak? I zamiast zmienić tą kondycję. no to więc mi się wydaje, że, 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 to, że ten pomysł referendum pierała Sprawiedliwości może absolutnie im wywalić twarz. Na razie postawmy kropkę. Mamy w ramach naszego formatu nową <laughs> część 7 kart, trzy pytania dla ciebie, cztery zostają no, tajemnicą na zawsze. Tak więc bardzo proszę trzy pytania dotyczące aktu. Dobrze, no. czy ja mam je od... i przeczytać mam od razu, rozumiem, Tak. tak? Jaka władza w historii Polski zrobiła najwięcej dla obywatela? W historii Polski takiej generalnej. Powiedzmy, bo... że najnowszej, tak? Od XX wieku. Bo ja bym powiedział pewnie, że no, Kazimierz Wielki pewnie, może to był mniej więcej. No, mówimy od 1989 roku. Tak, ale ewentualnie może druga RP też te czasy No tak, to tak no to ta jeśli, my, jeśli, mówimy, jeśli mówimy o, o tym, na pewno te pierwsze rządy drugiej RP, to były rządy na pewno nieprawdopodobnej rewolucji, myślę tu o tak? O nadaniu praw obywatelskich mężczyznom, kobietom, wprowadzenie 8 godzinnego dnia pracy, no to to było na pewno to była główna rewolucja. A w rewolucja. RP w tej naszej historii, kiedy my teraz tworzymy to aktualne państwo? No, ta poprzeczka jest tak, za niz, za, tak nisko postawiona, że musiałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o redukcję biedy, e, zwiększenie frekwencji wyborczej i no ogólnie potencjału polskiej gospodarki najniższe bezrobocie w historii, no to e, no, rządy Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie tutaj by wyszły m, e, najlepiej. E, no niestety nie pewnie można by mówić o, o, też o, o rządach Mazowieckiego, tak, no, ale jednak e, to, co zrobili z polskim przemysłem, to jak skazali miliony ludzi na wegetację i na po prostu biologiczne wyniszczenia, no niestety sprawia, że, że, że nie mogę wydać takiego sądu. Kto lepszy dla Polski? Kaczyński czy Tusk? Kaczyński. Hmm, czy reklamy w wszelkich używek powinny być zakazane? Oczywiście, że tak. Używki narkotyki nie powinny być reklamowane, chyba, że rozumiem jako używkę też kofeinę czy, czy tego typu rzeczy. No, kofeina nie zmienia aż tak bardzo mózgu, nie niszczy kory mózgowe, więc tutaj, ale jeśli chodzi o papierosy, alkohol czy, 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 czy marihuanę, czy jakiekolwiek inne, które zmieniają stan świadomości inny, trwale, które zmieniają stan zachowania, absolutnie powinien powinny być zakazane. Czyli bezwzględny zakaz, ale co groziłoby w przypadku, Powinny no według Ciebie, by rodzi w przypadku zamania tego zakazu? No moim zdaniem powinny być dużo wyższe grzywny niż jest obecnie, a przy, dla recydywistów to, to powinny być kary więzienia. I na koniec przechodzimy do Państwa. Pytania oczywiście bardzo dziękujemy, bo było ich znowu mnóstwo. I na początku od użytkownika Andrzej Kraśnicki. Dlaczego tak wulgarnie wyzywasz tych, których nie lubisz? Ja nie zauważyłem, żebym kogokolwiek wulgarnie wyzywał. No chyba, że mówienie o jakimś patusie jest wulgaryzmem, ale nie wydaje mi się, żeby to było tak bardzo wulgarne. Sowa mojej wolności ciekawy wynik. Dlaczego zbierasz na kasę, kasę na walkę z reklamą alkoholu? Czy tak bardzo ci się nudzi? Nie, nie zbieram kasy na zwalkę e, z reklamą alkoholi. E, raczej zbieram w ogóle na moją działalność, jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o, 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 o Patronite'a. No w ten sposób funkcjonuje ponad 500 osób, 550 osób e, co miesiąc płaca mi e, pieniądze. Dzięki temu mogę wbijać ki w wisko. A nie chodzi o to, że mi się nudzi. No po prostu e, ja w ten sposób mam wrażenie, jednak u, uruchamiam dyskusję na bardzo ważny temat. Ja przypomnę, że alkohol zabija w Polsce dziesiątki tysięcy osób, kosztuje nas od 31 do 90 miliardów złotych rocznie kosztów. I powinien być jednym z głównych tematów kampanii wyborczej i w ogóle rozmów polityków i to, że odwracamy wzrok od tego, że sorry w weekendy są zawalone ludźmi, którzy sobie zrobili krzywdę po alkoholu, że nie wiem, no ostatnia sprawa Kamilka, tak, zakatowanego przez pijanego ojczyma, że nie widzimy zabitych ludzi w wypadkach drogowych, 70% gwałtów, 80% zabójstw jest po alkoholu i temat reklam alkoholu i ogólnie dostępności alkoholu powinien być bardzo ważnym tematem w kampanii, w każdej kampanii publicznej. No i, i, i to, że ja to muszę robić, a nie robią tego politycy, no też jest dowodem na to, jak nasza klasa polityczna jest niedojrzała, jak, jest, jak tak naprawdę to jest klasa kompradorska, tak jak często mówię, tak? czyli taka klasa kolonialna, która tutaj zarządza folwarkiem, pilnuje, żebyśmy byli obozem pracy, a wszystkie problemy społeczne, właśnie typu brak mieszkań, typu fatalne warunki pracy zalewa etanolem. I tak było od czasów pańszczyzny, z XVI, XVII wieku. I tutaj się absolutnie nic nie zmieniło w tym podejściu elit do, do tego tematu. Tutaj chyba fan Pelikota zadał pytanie. Użytkownik Michael Jordan, kiedy pierwszy raz tak jakoś doniosłeś? Doniosłem, no ja donosiłem na, doniesiłem na e, mafię reprywatyzacyjną i mam z ogromne nieszczę, szczęśliwe zasługi, e, składam zawiadomienia do prokuratury na, na, gangsterów reprywatyzacyjnych i paru poszło siedzieć, więc e, jeśli to jest donos, to, e, no ale to jest właśnie ten język, tak, to jest ten właśnie język, no, tego mafijnego państwa, tak, ma państwa, które e, nie broni obywateli, a ludzi, którzy pilnują prawa i pilnują tego, żeby bogu ducha winne staruszki nie były wyrzucane na bruk przez gangsterów reprywatyzacyjnych, nazywa donosi. No to pokazuje, jak bardzo moralnie e, kryzys e, w Polsce moralny kryzys panuje, jak bardzo zwrócone wartości mamy, no, w, głównym, w głównej mierze no, właśnie przez, przez nasze e, elity. Użytkownik Robert Urbańczyk, czy będziesz walczył o prawa trójkątów do małżeństwa i obcych dzieci, czy jest mu bliżej do postępu, czy jesteś jednak zaśankowym trójkątowcem? To chyba jest ten argument korwina o tym, że w ramach postępu tak nawet poligamie powinno się dopuścić. Nie wiem, no to jest jakby pytanie ad absurdu chyba. Nie, znaczy ja jestem, za, ja jestem za, oczywiście za legalizacją małżeństw homoseksualnych. Jeśli e, mowa o tym, to jest konserwatywny w ogóle e, propozycja i małżeństwa homoseksualne legalizowały rządy konserwatywne w Niemczech i Wielkiej Brytanii. E, I wydaje mi się, że każdemu konserwatyście powinno zależeć na tym, żeby takie związki były sformalizowane, były respektowane przez prawo e, i, i, i tyle. Nie? I na koniec, Jan W5628. Jak silne powinny być Pana zdaniem związki zawodowe w relacji z pracodawcami oraz w ogólnym rozrachunku? No w Polsce te związki zawodowe zostały złamane. To był element tego urządzenia Polski jako właśnie tej republiki bananowej, raju podatkowego dla bogatych w 1989 roku. No, e, I do związków zawodowych w Polsce tylko 10% populacji. E, I są naprawdę bardzo słabe. Prawo do strajku właściwie nie istnieje. No i przez to Polacy zarabiają grosze, tak? No bo jeśli spojrzymy na relację PKB, płac do PKB, czyli tego, ile. Tej wartości, którą wyprodukuje pracownik, zostaje w jego kieszeni, no to mamy 40%, to jest chyba 46%, podczas w zachodniej Europie to jest około 55%. Tak? Czyli tyle korporacje, Januszeksy, tę różnicę przejmują, tak? tą wartość dodaną, którą wypracuje pracownik, i pracownicy muszą się organizować i muszą się zbierać do kupy, żeby walczyć o swoje prawa, bo inaczej ich nie ma związków zawodowych. Sytuacji, w której mamy tak słabe państw, e, prawo pracy, no to oni są absolutnie bezbronni, mogą być w każdej chwili wyrzuceni, śmieciówki są standardem, ludzie nie mają etatów. E, no i tak jak mówię, no, mamy, mamy kraj o ogromnych nierównościach społecznych, przypominających bardziej e, kraje, tak jak mówię, typu Ukraina, Rosja, coraz bardziej, gdzie te różnice się coraz większa i bez silnych związków zawodowych e, będziemy coraz bardziej krajem dwóch prędkości, tak? Czyli tych, którzy e, są e, tymi rentierami, właścicielami Januszeksów e, i, tak dalej, i tak dalej, i oni Stają się coraz bogatsi, i cała reszta, która będzie na nią zapierniczać, zawsze będzie żyć w wynajmowanych mieszkaniach, nie będzie mieć dzieci, bo nie będzie ich na to stać, i tak dalej i tak dalej. Na no koniec w związku z zbliżającymi się wyborami, gdzie według Ciebie szukać teraz prawdziwej lewicy? Czy w ogóle lewicowy socjalista, socjaldemokrata, ma wybór w tych wyborach? No, naj oczywiście najbliżej pewnie byłoby razem. Do, do razem no Tylko problem polega na tym, że, e, że lewica dzisiaj no to jest konglomerat e, partii neoliberalnej, jako jest wiosna e, i, i SLD, czyli partii postkomunistycznej która jest dość prawicowa tak naprawdę. No, y, Maciej Gdula, Robert Biedro, Joanna shering Wielgus były, byli za legalizacją stręczycielstwa, tak, czyli za legalizacją czy dekryminalizacją właściwie y, no, y, Alfonsów, tak? No, to, są, to, to tak daleko poszło tak, jeśli chodzi o lewicę, więc y, jeśli chodzi o o ożerowanie tych postulatów y, neoliberalnych czy libertariańskich y, y, i to jest oczywiście gigantyczny problem, tak? Więc głos na razem no, zawsze trzeba s, w słasznej dusze rozpoznać czy, czy, czy człowiek z Studentami, właśnie lewicowymi, może przyjąć do wiadomości fakt, że głosuje na kogoś na liście, kto, kto chce, tak jak mówię, zalegalizować Alfonsów. No. Tutaj stawiamy kropkę w naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo Państwu dziękuję za liczne pytania. Zachęcam do komentowania, do aktywności. Czytamy Wasze komentarze i cały czas sprawdzamy. Dziękuję również mojemu gościowi, którym był Jan Śpiewak. Dziękuję bardzo. 不好不好